Cześć, witam Was na moim kanale. Obecnie w grze mamy tak akcję, cały event Asgard Divide, w ramach którego do gry trafia czterech czempionów, cztery legendy, czterech asgardzkich bogów. Trzech już mamy, ale ciągle nie mieliśmy informacji dokładnych na temat ostatniego z nich, Thora. Wiedzieliśmy, że Thor będzie dostępny w ramach fuzji, no ale czekaliśmy na informację o tym, kiedy ta fuzja będzie i dokładnie co Thor będzie potrafił. Po sieci krąży artykuł, w którym było opisane, że cała fuzja rozpocznie się 6 września i będzie to fuzja hybrydowa. I nie do końca te informacje są prawidłowe, dokładne. Dzisiaj dostaliśmy w końcu informację o Thorze, także w tym filmie przejdziemy sobie przez jego skille, powiem Wam też, kiedy dokładnie ta fuzja będzie miała miejsce. Także zapraszam Was na film. A więc od początku. Fuzja nie będzie 6, tylko 5 września, dzień wcześniej, czyli standardowo w czwartek zacznie się ta fuzja. I będzie to fuzja hybrydowa. To oznacza, że będzie trzeba zebrać 400 fragmentów na 4 epików. Nie wiemy nic na ten temat, czy to będzie jeden epik i 4 jego kopie, czy będą to różni. Nie wiemy na ten temat póki co nic. Także trzeba będzie po prostu zebrać 400 fragmentów, tak po 100 na każdego epika, odebrać ich, a potem tutaj wchodzi wtedy fuzja, już element ten klasyczny, czyli tych epików levelujemy do poziomu 50, w pełni ich ascendujemy i wtedy z nich możemy już ulepić naszego Thora. Także tak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że nie będzie to jakoś, nie wymyślą niczego dziwnego. Będzie to przynajmniej standardowy poziom trudności, a nie wyższy. Także zobaczymy, ale to o tym się przekonamy za tydzień, niecały tydzień, 5. Tak jak już wiemy, jak ta fuzja będzie działać, to teraz już przejdźmy do samego czempiona. Na początek spójrzmy sobie, jak on wygląda. Także prezentuje się w ten sposób. Nie wiem, czemu zrobili z niego rudzielca. W końcu, no, nordycki bóg, raczej bym go widział tutaj w włosach blond niż rudych. No ale poza tym prezentuje się naprawdę fajnie. Mamy tutaj jego, tak, ma swój Mjolnir, swój słynny młot, ma swój róg. No i pasuje tak właśnie do całej frakcji i do pozostałych czempionów z Asgard Divide. Także tutaj jak zawsze dobra robota, ale najważniejsze jest to, co on potrafi. I powiem Wam, troszkę się rozczarowałem. Trochę się rozczarowałem, ale nie uprzedzajmy faktów. Przejdźmy do tego, co on potrafi. Także spójrzmy sobie. A1, Wrath of Mjolnir. A1 atakuje jednego przeciwnika 2 razy. Ma 20% szans na powtórzenie tego ataku. Każde uderzenie obniża turmiter przeciwnika o 10%. Dwa ataki i szansa na powtórzenie tego. Szkoda, że nie 25%, byłoby lepiej. Ale to już jest ok. No i obniża turmiter. Nie ma tutaj procentowej szansy, jeżeli będzie miał odpowiednie accuracy, to po prostu to się wydarzy. Także całkiem przyzwoite A1. Dwie książki tutaj potrzebujemy. Teraz A2, Fulminus Ricochet. Tutaj mamy atak AoE. Po uderzeniu pierwszego przeciwnika, potem uderza każdego kolejnego w losowej kolejności. Czyli podejrzewam, że będzie to zakodowane jako pojedyncze uderzenie, a nie jako atak AoE. Co pozwoli ominąć różne pasywy zmniejszające obrażenia z ataków AoE. Pierwsze uderzenie jest normalne, a potem każdy kolejny atak będzie miał zwiększone obrażenia o 25% i tak możemy zwiększyć obrażenia o 100%. I to uderzenie ignoruje block damage i unkillable. Ten efekt nie działa na bossach. I moje pytanie jest takie, czy ten efekt, no bo widzimy, że to jest w osobnym paragrafie, chodzi o to
o block damage i unkillable, czy o zwiększane obrażenia. Podejrzewam, że chodzi o zwiększone obrażenie, no bo nie kojarzę jakiegoś bossa, który by ignorował block damage. Chyba, że chodzi, czy to jest specjalnie pomyślane o Odynie, że nie będzie na nim ignorować block damage. Trzeba będzie to przetestować, nie jest to do końca tutaj jasne. I okej, bardzo fajnie, że będzie zwiększał obrażenia, każde kolejne uderzenie będzie zwiększać obrażenia. Nie jest fajne to, że nie mamy nad tym jakiejkolwiek kontroli. Czyste RNG. Gdyby tak było, to byłoby zdecydowanie lepiej, gdybyśmy wybierali początkowy cel i to byłby cel, który będzie uderzony jako ostatni. Wtedy, a pozostaje ok, a potem pozostałych atakuje randomowo i nasz cel wybrany atakuje jako ostatni, byśmy wtedy wiedzieli, że ten cel otrzyma największe obrażenia z zaatakowanych. A tak niestety to będzie czyste RNG i nie będziemy wiedzieć. Może ten przeciwnik, którego chcemy, żeby najmocniej uderzyć, może otrzyma największe, a może otrzyma najmniejsze obrażenia. Czyste RNG. Dodatkowo fajnie by było, gdyby jeszcze ignorował defense. To jest mój zarzut duży do tego czempiona, że nie ignoruje nigdzie defense. A wiemy, że w dzisiejszych czasach najlepsi nukerzy powinni, muszą ignorować defense. Albo chociaż stone skin. Tutaj nic takiego nie mamy. Ignoruje block damage, unkillable. No ale poza tym nic więcej. No ale trzeba będzie oczywiście zobaczyć, jak mocno to będzie uderzać. Nie znamy mnożników. Także generalnie może być ciekawy, ale no zobaczymy w praktyce. I potem Hammer of Heaven A3. Tutaj też mamy 3 tury cooldownu. To jest atak AoE, drugi atak AoE. Przed atakiem umieszcza na sobie increase attack, increase crit damage, także mamy, nie potrzebujemy nikogo, kto będzie go buffować. I wrzuca to na 2 tury. Ma 100% szans na stałe obniżenie rezystensu przeciwników o 10% i może tak o połowę, o 50% tak zmniejszyć resistance. Ten efekt nie wymaga accuracy, to jest ważne, do tego nie potrzebujemy accuracy, także przy dłuższych walkach z jakimś endgame'owym bossem, gdzie z tego resistance'u jest naprawdę dużo, no będziemy potrzebować mniej tego accuracy, tak, z każdym uderzeniem, aż no, o połowę mniej, także fajny efekt. I dobrze, że nie potrzebuje tego accuracy, ale potem mamy jeszcze dodatkowo, mamy 100% szans na wrzucenie dużego decrease speed na wszystkich na 2 tury. To jest dobry debuff, zwłaszcza na bossach, ale niestety do tego będzie potrzebował accuracy. Tak jak na A1 do obniżania turmiter, także i do tego potrzebuje accuracy. No więc jeżeli chcemy to wykorzystać, no to niestety, ale trzeba będzie dać mu właśnie budować go też z accuracy, co oznacza mniejsze obrażenia. Także tutaj 100%, 3 tury cooldownu po wyksiążkowaniu. No i tutaj też niestety nie ignoruje defensu, ani stone skin, ani niczego innego. No i mamy passive Sky Rapture. Za każdym razem, kiedy on zadaje obrażenia, zwiększa Thunder Counter, czyli jakiś gromolicznik, nazwijmy to gromolicznikiem, zwiększa swój gromolicznik. Mamy, chyba, o ile dobrze kojarzę, pierwszy champion, który ma taki licznik, nie przychodzi mi do głowy nikt inny. No i ten licznik ma 10 do 10, tutaj odliczamy. Każdy jeden punkt naliczony zwiększa jego crit damage o 3%, czyli 30% przy pełnym, 30% więcej mamy crit damage. Ale to nie wszystko. Kiedy ten gromolicznik dojdzie do dziesiątki, atakuje wszystkich przeciwników, czyli mamy dodatkowy atak AoE i umieszcza na wszystkich stan na jedną turę. Po ataku licznik spada do zera ponownie. No i ponownie ten stan tutaj, dobry debuff, ale znowu potrzebuje accuracy, żeby z tego skorzystać. No i tak sobie, pierwsze to przeczytałem, myślę sobie, okej, za każdym razem, kiedy zadaję obrażenia, ten licznik się nalicza. To by oznaczało, że na przykład na A2, okej, dwa uderzenia, na A3 tutaj ataki AoE, więc każdy champion osobno, który go atakuje, czyli na, powiedzmy na arenie, atakuje 4, więc zwiększa licznik o 4, ale przecież jeszcze mamy Warmastera
no u niego byłby Warmaster, nie Giant Slayer, więc Warmaster może zadać kolejne obrażenia. Jest napisane kiedy, za każdym razem, kiedy zadaje obrażenia, więc powiedzmy, jakby taki licznik tutaj zaatakowalibyśmy czterech, dwa razy Warmaster by zadziałał, już mamy 6 nabitych tutaj gromoliczników, 6 punktów nabitych. I gdyby miał na przykład jeszcze Phantom Touch, to są dodatkowe obrażenia. To przy drugim ataku AOE powinniśmy już odpalać, wtedy odpalać ten pasyw i mieć dodatkowy atak AOE, wrzucając, nawet jak nie wrzuca stun, to jest dodatkowy atak. Ciekawe, jaki tutaj ma też mnożniki. No ale... No i tak sobie myślałem, okej, to może być naprawdę ciekawe, szybko do tego będziemy dochodzić. No ale niestety potem dopytywaliśmy. Niestety, ale to się liczą tylko jego fizyczne ataki. Nie liczą się obrażenia z masterek, nie liczą się obrażenia z blessingów i tak dalej. Więc ten opis jest po prostu błędny, bo to nie jest za każdym razem, kiedy zadaje obrażenia, tylko za każdym razem, kiedy uderza. I to uderza ze skillu, a nie tak dalej. Więc to powinno być tutaj zaznaczone, bo to sprawia, że ten pasyw jest no wyraźnie gorszy, bo musimy uderzyć raz, drugi i potem użyć jeszcze A1 i wtedy dopiero zadziała ten atak, bo naprawdę jakbyśmy mieli sześciogwiazdkowy blessing dla niego, to z Phantom Touchem, Warmasterem, no to już przy jednym AOE mielibyśmy szansę na aktywowanie tego. No niestety. No i na koniec mamy aurę, zwiększa atak we wszystkich miejscach o 30%. Także tak się prezentuje, Thor. No szkoda, że ten pasyw nie jest tak dobry, jak powinien być. Szkoda, że nie ignoruje defensu. To by też mocno zwiększyło jego wartość. Trzeba będzie poczekać, aż się pojawi w grze albo na serwerze testowym i pojawią się testy tego czempiona. Zobaczymy wtedy, jak mocno on uderza, bo może mieć naprawdę bardzo dobre mnożniki i uderzać piekielnie mocno. Poczekamy, zobaczymy. Dobra, 5 to startuje, no oczywiście będę od niego walczył na obu kontach. Thora nie przegapię, nawet jeżeli na ten moment jest nieco rozczarowujący jak dla mnie, ale zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie w praniu. Dajcie znać, co Wy o nim myślicie, jak się Wam ten czempion podoba, gdzie byście go widzieli, gdzie byście go chcieli używać, a ja na pewno przeczytam te komentarze, chętnie zawsze czytam to, co tam piszecie. Dobra, z mojej strony na dzisiaj już wszystko. Mówił do Was Samael, cześć!